Previously during the investigation. F.K. In the coffee. I knew I could count on it. Never fails. Ah, the perpetrator. Bit off Anna's tongue. Jackpot, Zach. A shame, but our old-time all-American sightseeing tour just came to an end. When purple fog covers our town, we'll all wander in hell, I fret. So says Mr. Stewart. Oh, well, there's an old story, folklore. It's a fairy tale to me. Something about a killer in a raincoat who appears on rainy nights. She had a red dress on. She was a goddess. It's starting to rain. I think this case may take a while. Witam serdecznie w kolejnym odcinku z gry Deadly Premonition, The Director's Cut. Z tej strony Nina i kontynuujemy. I had a chat with Diane. She said she was at the bar drinking with Nick at the time of the murder. We need to confirm her story. Let's talk to Nick at the diner. Very well, Agent Morgan. I have to head back to the department and clear up some paperwork. Go with Emily to the A&G diner. Okay then. I'll show you the way. The diner's open from 9 to 2100. Just as we suspected, Zach. Diane is the key to this case. I have a feeling she will lead us right to the criminal. Tak myślisz? To będzie takie proste? Powiedzcie, że jesteś... That's Kaysen. Oh. Looks like the show has just begun, and it has an all-star cast. Hmm. Wchodzimy? Ja bym tu weszła, zapytała. Co się stało? Nie, nie. Ojeju, czekaj. Aha, od nowa. Aha, czyli musimy... Tu jednak. Do auta jednak. Dobra, chciałam się cofnąć jednak, ale... Wiesz, oni tam są. Czy ja mam do auta? Serio? Dobra, no to spoko. Poddaję się. Przed terrorem ulegam. Nie, ja chciałam się dostać. Matko, to jest drugi koniec mapy. Jakieś zadanie. O, co to? To. Mogę mandat wystawić, czy co to jest to? No ja bym tutaj chciała. Też nie mogę sobie oznaczyć... Czy mogę sobie oznaczyć w jakiś sposób? Chyba nie. Na mapie, żeby się kierować, wiadomo gdzie... Dobra, gdzie jestem teraz? Przepraszam, głos straciłam. Kupię sobie chyba wędkę po prostu i pójdę na ryby. O, tu jest karta. Ja sobie po tą kartę pójdę. Mogę? Pozwolisz mi, czy będziesz się czepiać? To jest karta. Odczep się? Ja idę po kartę. No chcę No nie puści mnie, Franca. Tak, chcę sama. No. No. Już mogę? A ty tu wyszła z powrotem? Czy oni tu są? Na górze. A, tylko skąd on się tu wziął? Tylko na górze. Na górze róże, kurde. Tylko tam na górze to nie bardzo jest na górze. To nie ma za bardzo góry przecież. To co ja widziałam? Skąd ja widziałam? Dobra, nieważne. To i tak mnie nie wpuszczą. Po prostu tam jest taka sytuacja. Pójdziemy po kartę. Pójdziemy po kartę. To jest głupie, że musiałam ją spławić. No nie mogę po prostu poczekać na mnie. Aha, pójdę po kartę, jak sobie narysuję. Z drugiej strony mogę obejść, to może ona by wtedy nie pultała się, że ja ją muszę odsunąć jakby od siebie na chwilkę. No, aha, tutaj rozwalę. Nie, tu nie muszę. O! O! O to.
Ale się dowiedziałam. Że tutaj, tędy na górę się wjeżdża chyba. Nic. No to wyjdźmy. To drugie okno to ten sam widok ma. Może z trochę innego kąta, ale... O, matka, mi głowa boli. Świetny moment nagrania, naprawdę. Pogoda się znowu chyba zmienia. Mróz idzie. Mróz idzie. Nie wiem, kiedy ta gra będzie w sumie publikowana. No. O. Okej. Okay. Znaczy, nie mogę zbliżenia sobie zrobić. No i? Coś ważnego? No, pracuje. Coś możemy zauważyć? To pogoniła tego ogrodnika, nazwijmy go. No chyba nic się więcej tu nie wydarzy. Ciekawe, co pisze. Dobra, wychodzi. Czy ona mnie zobaczyła? Tak spojrzała prosto w moim kierunku. Dobra, ja idę po tę kartę i jedziemy tam, gdzie mamy jechać. Ewentualnie sobie trochę pobłądzę, bo ja muszę być do godziny... O, tutaj ewentualnie, tam się mogę przespać, super. Mam. O, onion. Mhm. Też może być. Czy mam na kartę, a dostałam onion. To mogę się przespać w szopie, tak? Naprawdę. Dobra. Ale to gdzie? To tam gdzieś. Mhm. To nie. To ja zdewastuję parę rzeczy. Będą mi tutaj bruździć. Jak to tak? To byś tu rozwal. Kurde, naprawdę. Oj. To rozwaliłam. Wiesz co, to ja jeszcze mam taką propozycję. Chyba nie. No tak, bo to jest milion wyjść, wejść. No nie, naprawdę. To jak się tam mogę dostać ewentualnie? Czy tam to jest przez las? Bez sensu. Nie, nie będę wchodzić, bo znowu będę czekała milion lat, nie? No czemu nie wziąłeś? Albo do toolboxa włóż te cebule. Wszystko zbieramy. Czego nie rozumiesz? Jeszcze leżą jakieś. Dobra, nie jesteś zmęczony albo coś? Jesteś we wzorcowej kondycji, po prostu wychodzimy, bierzemy auto i jedziemy. Zapiszemy jeszcze grę najpierw. Żeby nie było, że mi się skraszujesz radośnie. Chociaż ostatnio nie było żadnego crasha. Ani action nie skraszował się, ani gra, więc same plusy. Do 13 tam mam być. O Jezu. Okay, Zach. We need to find out if Diane's alibi holds water. Oj. Which means we need to meet with the key figure in Nick Cole. Let's head over to the AMG diner. Na podwójnej ciągłej, pewnie. Jestem najlepszym kierowcą po prostu. Niż kierownik ucieka. Edzie, cięcie. Sam do siebie nie będzie gadał. Czy nie, gada do siebie, proszę bardzo. Don't you think there are a lot of good-looking women in this town? It's like heaven compared to the town we grew up in. Do you remember Liz? The prom queen? Elizabeth Scott Moore. She could be royalty with a name like that. But you know, she was like an actress from a B-movie, wasn't she? Mm. Bleached blonde hair, too much makeup, clothes showed off her cleavage. And that mole by her mouth. Say, Zach, were you with me back then? You know, that mole was made with makeup, right? We happened to be on the same bus once. I saw her drawing it on with makeup. I wasn't surprised, I guess. Just impressed that she would go that far to create that image. Do you remember that movie we went to go see that day? I'll give you a hint. It was the fourth in a popular series, and was produced by Menahem Golan's Canon Films.
Figured it out, Zach? Wiesz co, będziemy mieć kraksy jakąś, coś się czuję. Until next time. Zatrzymaj się na chodniku, ja muszę sprawdzić, czy jest coś pobocznego tu obok. Byłoby miło. Absolutnie nie widzę. To mnie zastanawia. To o, jakby to taki mandat był trochę, nie? Na pomoc, gdzie mam jechać? O, tu było! Ja teraz, wracamy się tutaj. Wracamy się, bo chcę... Czyli tył zwrot w prawo i do takiego zjazdu, gdzie jest Z. Dobra. Ja sobie to sprawdzić muszę, bo przecież ja tutaj tylko lecę po filmach. Znaczy w sumie było trochę strzelania, ale jakieś 3 odcinki temu. Wydaje mi się, że to troszkę mało akcji jak na horror. Za bardzo to nie jest horror. Czy no, zależy kto co rozumie przez horror. Straszą to fabułą, nie? Trochę tak jakby... Powiedz, że jadę dobrze. Po prostu mi obraca mapę, to jest takie głupie, ja nie umiem sobie tak obracać w głowie mapy, ja już mam mapę, tak? To wtedy ja wiem, gdzie jest północ, gdzie jest południe, ale tak to mi to obraca względem mnie, tak lewą stroną. A co mi tam? Tu, nie w drzewo! Stop. Bo w sumie kawałek sobie jeszcze przyjadę. Postawię sobie auto, tak żeby móc wyjechać. O, proszę bardzo. Siatka. W końcu cisza. Do 13 musimy tam do tego. Zach, is there something here that you want to check out? Tak. We are supposed to meet Emily at the diner, but that's fine. Do whatever you have to. Uwielbiam cię. Pozwalasz mi robić ze sobą co chcę. To można się zdrzemnąć. To jest chyba w sumie do przemijania czasu, nie? Do pomijania. A nie ma tu czegoś ciekawego? No nie można zobaczyć nawet. Masz jakiś bar? Możesz to rozwalić? Nie, raczej nie. Ale to możesz. I tu chyba coś będzie. No, wiesz? Tego chyba już nie będę rozwalać, chociaż to mi zabroni. Dobra. Zepsuję pipa, zaraz będę miała płakać, że nie mam pipa. Tu nie ma. Gdzie ta kość była? Gdzieś tutaj okej jest. Karty mam naprawdę bardzo do... O, pieseł. To ty ukradłeś tutaj coś. Aaa, znalazłam rączkę. Czyjąś. A human bone? No. This doesn't look related to the case, but shouldn't I let someone know? Pieseł, chcesz mi coś powiedzieć? O, tutaj jest chyba jakaś droga. A dokąd to ma niby prowadzić? Ale ja się tam nie... Mapa. Dokąd to prowadzi? Tutaj. Dobra, ale to nie jest moja droga. Ja nie tu mam być. Więc nie ma co się w to bawić. Wracamy. Nie, ja źle idę, ale co to jest za chatka? Boże, myślałam, że ten pies za mną leci. Zabrałam mu kosteczkę, miałby prawo mi gryźć się w tyłek. Nie ma tu nic, przynajmniej nie widzę. Grafika jest taka trochę dziwna w tej grze, że po prostu tak jakoś... Raz, że się w ogóle renderuje bardzo, bardzo powolutku wszystko. No, myślałam, że możesz tu wejść. No, rozczarowanie. A dwa, tylko są to takie przeskoki grafiki, przeskoki przeciwników, chociaż ci przeciwnicy to takie chamstwo, oni się po prostu tak respią, nie? Tam w pewnym momencie się po prostu zrespił z powietrza, no. Okay, Zach. We need to find out if Diane's alibi. Dobra, już jedziemy. Which means we need to meet with the key figure in it. Nick Corman. Mhm. Let's head over to the AMG diner.
Jedziemy do Angie Diner. Mieliśmy odwiedzić tą, co chciała nam jakoś szczególnie obsłużyć. Jakkolwiek by to nie brzmiało. Rozumiem, że reszta tych kości to też są... jakieś ludzkie szczątki, które ten pies skądś wyszarpał. O, tutaj. Dużo ludzi się skarży właśnie na ten dźwięk i tam były parę metod. Spróbowałam dwóch i żadna nie działa. Jedynie możliwość to jest ściszenie tego. Ewentualnie mogłam to ściszyć całkiem, ale nie wiem, czy nie znika mi wtedy jakiś tam inny efekt typu, że gdzieś tam się dowiem, że ktoś mnie atakuje, co byłoby smutne. O, tu mamy, o proszę bardzo, to ja już ja zatankuję. Właśnie o tobie myślałam. Tak do wszystkich podchodzisz, czy tylko do mnie? Aha. No. Aha. Mogę porozmawiać z nim, to pogadajmy. Aha, informacje. No i poszła, no nawet paliwa nie dała. Też mi obsługa. Halo. Wysiadaj. Ja jej zaraz tutaj z nią porozmawiam. Gdzie jesteś, Sikso? O, karta tu jest. Dobra. Mam gąbkę dżiny. A nie mogę wejść. Mogę podglądać? Nie mogę. Może sobie sama zatankuję. Też nie ma takich opcji. Cóż za rozczarowanie. A ceny paliwa? Jest za galon, nie? Oni narzekają, że im podniosą o 50 centów. Okej, Zach. We need to find out if Diane's alibi holds water. No i jadę już. Nie narzekaj. Nick Cormack. Let's head over to the A&G diner. Będzie cięcie. Karta. Tam gdzieś jest karta, wysiadaj. Tam gdzieś karta jest. Nie wiem, po co to zbieram, ale jest to jeden z elementów tej gry, który rozumiem. W sensie podejść, podnieść, masz. I... tak. O. No fajne są te karty, ładne. Naprawdę ładnie narysowane. No i to wszystko. Może masz mi jeszcze coś do powiedzenia. Dobra, skąd ja przyszłam? Czy ja znów zabłądziłam? Boże, pomoc. Ja chyba weszłam... Auto mi zamiomali. Stary, gdzie moja bryka? No przecież ja tutaj zaparkowałam. Psy umali mi samochód. Ja podejrzewam, że... Że oni uznali, że ja tak słabo prowadzę, że trzeba mi skonfiskować prawo jazdy, więc sorry York, ale zasuwasz pieszo. Do 13 tam dojdziemy, chyba że po drodze jakiś trafi się inny znajdziek. Naprawdę. Zabrali mi auto. Tylko dlatego, że wysiadłam, bo jest strasznie smutne. To jest jeszcze hektar. Przez las. Ja się boję, wilcy mnie zjedzą. Moja babcia była jakiś czas temu w szpitalu. I miała pretensję do taty, że w czasie tej pandemii nie mógł jej odwiedzać, że ją tam zostawił. Babcia to rozumiała, ale z drugiej strony może jakiś tam miała. Szczególnie na samym początku, jak się jeszcze dowiedziała, że tata nie przyjdzie, syn jej nie odwiedzi. Że zostawił babcię. I ona to ujęła, że się śmieje, bo właśnie jest fenomenalna, jeżeli chodzi o taki dowcip. Jest jakby powiedziany troszeczkę serio. Powiedziała, że bała się, że będzie musiała sama iść przez las, bo mamy szpital w takim trochę lasku.
i ją tam zające zjedzą. Zające, naprawdę. Na pastę zający zostawił syn matkę własną. Skandal. No już jest na horyzoncie. Jezu, on zawał zaraz dostanie. O, tu coś jest. A, zapis. Tu sobie zapiszę, bo już coś tam podniosłam. Zajomali mi brykę, więc warto sobie dać chwilę. No właśnie, tak się pojawiają te ławki, to wszystko. A może te zombie to też są jakieś błędy grafiki? No w sumie, mówię, karta tu jest ok, ale jest kwestia... moment, przecież tutaj jest ten. To ja mam tam iść. A ja bym chciała tutaj. Najpierw. A nie, bo czekaj, to jest... To jest szeryfa, a ja mam iść do tamtej. O kurde, spoko. To czemu to jest oznaczone jako jadłodajnia? No, bo tam jedzą policjanci. No wow. No dobra. Ale no, to raczej tylko policjanci. Czy mogą też przyjść cywile zjeść? Okej, dobra. Tak wolniej, z godnością. Udawaj, że zaparkowałeś na sąsiedniej ulicy, a nie... No, cześć. Hej. A. Emily, were you waiting outside for me? Should I have gone inside and started the 20 questions? Mm-hmm. Well, that would have been fine with me. Shall we get something to eat then? Someone should teach you how to be more considerate. And now you want something to eat? I thought we were going to question Nick. Idziesz? On jest straszny. Welcome, Mr. Agent. Hi, Olivia. Let me have your special for today. And some fresh coffee. Our special today is turkey. A turkey and gravy sandwich. Sound good? Perfect. Emily, you eat something too. It'll be on the FBI. Okay, then. I'll go all out. I'll have the T-bone steak. I usually can't order it because it's a little too expensive. Czuję się wykorzystany. O, ty skąd? Tyż tu jadasz? This is Olivia Cormack. I am here for Mr. Stewart's lunch. If it is ready, I'd thank you a bunch. Yes, of course. Just a moment. Here you go. The usual. One turkey, strawberry jam, and cereal sandwich. Sounds like the sinner's sandwich. Self-inflicted punishment to atone for past sins. He's setting an example. Mr. Francis York Morgan, you should try this wonderful lunch. It's more than a delicious, tasty crunch. So says Mr. Stewart. No, that's fine. I've just ordered my own lunch. Mr. Francis York Morgan, I, that is, Mr. Stewart's order is delicious, I should mention. And Mr. Nick Cormack is a genius for creating this perfection. So says Mr. Stewart. Skoro tak mówi pan Stewart. I have a hunch I might not like it. You sure that sandwich is that good? Mr. Francis York Morgan, making decisions based on intuitions is always a sign of bad FBI agents. So says Mr. Stewart. Harry, you're right. I'll give it a try. No i przekonał. Naprawdę? I can't believe it. This is fantastic. Oh, really good. Olivia,
I'm sorry, but can I change my order? I'll have what Harry is having. Naprawdę. Co tu się wydarzyło? Pomocy. Crash, prawda? Okej, pochwaliłam zbyt wcześnie, skraszowało się znowu i... Zobaczymy sobie, zanim wyjdziemy teraz, podglądamy sobie tę sytuację i towarzystwo. Co, kto tu jest i co robi. O, tutaj jest coś, tam jest Nick jakiś. Dobra, wiemy, że jest, więc się nie ukryje, bo gra go zdradziła. Tak jak mnie dzisiaj. O, ciekawa sprawa. Podeszłam tu po raz kolejny, tu Karol się pojawiła, się załadowała dopiero. Jest to moje trzecie podejście. Za każdym razem się graszuje gra na jednym filmiku i teraz boję się, że znowu taka sytuacja się pojawi. Jest tu gdzieś, żeby zapisać bliżej. Jest tutaj, dobra, zapiszemy sobie tu bliżej. Tu jest rozmowa z tym... dziwnym. O, jest, wskoczył. Dobra. Okay. Nick and Diane. They hardly make the perfect couple, do they? Is it widely known that they go drinking together, just the two of them? To be honest, I don't pay attention to these things. Not into local gossip? Well, when I moved here, I was still in high school, and I kept wearing the same wild clothes from my school in Seattle. I was young back then. And before I knew it, there were rumors all over the school. She'll screw anyone. That's what they said. Totally unfounded, of course. Anyway, after that, I just sort of chose not to really trust gossip. I get where you're coming from. I used to dress like a hardcore punk rocker when I was in high school. Oh. You? A punk rocker? Nobody took my side. Even when I had good grades, people rejected me just because of what I wore. It's not too bad back then, too. Even still, I just don't see you as a punk rocker. And you laugh? Look at you. No makeup on, dressed in uniform, eating a steak for lunch. Okay, back to work. Let's talk to Nick. Szkoda, że go nie mogę przebrać do takiego rokowca. Dobra, ja chciałam zapisać grę, skoro się już udało, ale nie mogę sobie dojść po to. O! Skoro mogę. Naprawdę będę zapisy robić często, bo ta gra się tak często crashuje, że ja nie mam siły tego powtarzać 5000 razy. Co tu jest? Tu? Wiesz, wszystko. Menu, okej, karta. Fajnie. Mogę go poobserwować troszkę. Tam też ktoś był. Tam nie wiem, czy tam kogoś tamtego nie trzeba najpierw. O, no kurde. Pies cię przyczekał. Willy. How are you doing, boy? Hey, Willy, wait! Where are you going? Chciałem powiedzieć, co żeś zrobił psu? He got me, Kaysen. Willie just ran off with some bones I was carrying as evidence. Ah. Bones? I can't really go into the details, but I need them. York, that's not good. Willie loves bones. He's a dog. Ale taki stary. And carrying bones around with him is like, well, like throwing a blonde in a bikini into a boy's locker room. It's almost like you were asking for trouble. Sorry, but you're just gonna have to forget about your bones. I better run after him now. I'll see you later. Forget about them. If I gave up that easily, then I wouldn't be a good federal agent, would I, Zach? We're going to have to search his house, Zach. Oh. Let's get back those precious bones. Teraz. Lista. Aha. A, poboczna misja nam się trafiła. Dobra, jak z tego wyjść? Ja się boję kolejnego Idź ty! Rusz się! Och, zabiję normalnie. A to co to?
Kawusia. Kawa nie ocenia, kawa rozumie. Dobra. To po tej scenie chyba wiem, co zrobię. To się wytnie. No, ale wziął i... Otwórz to jeszcze raz. Czemu mogę to dalej otworzyć, jak tu nic nie ma? Dobra, czyli z nikim gadamy, tak? Mogę chyba z każdym pogadać. Mogę poobserwować, a tam... Dobra, nie przeszkadzajmy tym ludziom. Ja tu wchodzę tak bez zaproszenia, chyba nie wolno. Hey, I'm working here. You can't just stroll into a chef's kitchen. Jestem z FBI, wolno mi wszystko. And perhaps you would give me your permission to enter. No, get the hell out of here. Zach, everyone has their own sanctuary. No. Let's leave him in his. Dobra, na początku w sumie nie chciałam wchodzić na jego teren, tylko tam zainteresowały tam te sparkle. Gadamy. No i nas wygonił. Ja tam chciałam bardzo dużo rzeczy zobaczyć. No i się nie dowiedziałam za wiele w sumie, wiesz. Może go zagada, że ja sobie tam poszperam. No, znowu. Dobra, gdzie ta Olivia? A tutaj przecież. There's something I'd like to confirm with you, Olivia, if that's okay. Chciałam, żeby przy jakimś stoliku usługuje. Yes, well, so long as it doesn't take too long. First, what were you and Nick doing on the night of the murder? I was here in the diner. Nick said he was going to the bar for a couple of drinks. Does he go to the bar often? Leaving you to hold up the fort? Yes. He says he enjoys the conversation with Diane. I thought they went drinking again together that night. Do the three of you ever go drinking together? Well, you see, I'm really not into art. And your husband is well versed in the arts then, I take it? Oh, yes. Looking at art and talking about it is his way of relaxing. People just aren't what they seem. Like a certain someone who was into punk rock 10 years ago. You are absolutely right, Emily. But you can be an art lover and a liar at the same time. One more thing, Olivia. You just said that you aren't interested in art. That's right. And... So, how come I bumped into you at the art gallery? Didn't seem like Nick brought you there. You were there alone. I like trees, is the thing. That's why I went there. Surely you'd be better off in the forest rather than an art gallery, then. I think you went to the gallery not to see trees, but to see Diane, right? You don't want to answer? Or perhaps this isn't the right place to ask. Meet me in the backyard. You can get there from the parking lot. I'll wait for you there for an hour after we close up. Okay. Dobra.
They close at 2100. Should we get something to drink and wait? Spoko. Ale to dużo czasu. Która jest godzina? Pierwsza? Bym te kości pozbierała. No ale... Agent York, what do we do now? I want to hear what Olivia has to say. Let's kill time until the diner closes. Okay, then I'm going to make a trip back to the department. I'll see you in the backyard later. Okay, sounds good. See you later then. Dobra, czyli... Zach, about Olivia. No? I presume she wants to tell us something about Nick and Diane. Let's hope it's not just something for the gossip columns. Mhm. Taki masz tutaj pomysł, tak? Na to. Popodglądamy troszeczkę. Ja uważam, że trzeba zajrzeć tam, gdzie widać Błonika, bo może ona poszła z nim troszeczkę rozmawiać, byśmy mieli jakiś dowód. W sumie nie wiem, po co jest to podglądanie. Czy kiedyś zobaczymy coś faktycznie, co wpłynie na śledztwo? Nie mam pojęcia. Ja bym... O! Halo? No to kup mu kości takie normalnie w sklepie. A nie takie ludzkie gdzieś tam. Boże. Może sobie szkielet złożyć cały. Nie, tu go nie widać stąd. Dobra, chciałam zapisać grę oczywiście, żeby znów się nie crashowało. W sumie musiałam zrobić reset komputera, reset oczywiście Steama, wszystkiego innego i zadziałało. Ale ta gra, nagrywanie tej gry to jest troszkę gehenna. I nie wiem, czy jest tego warta, ale powiem szczerze, że mnie tak ciągnie. Mam po tym być tutaj, nie? Jak po którejś tam godzinie. Jak zamkną. Kiedy zamykają 13, ja... nie, 17. Jak powinno być do godziny otwarcia, powinno to być napisane, to bym nie zapominała. Zapisać grę muszę. To jest papiesze primo. No, ale naprawdę do tej gry mnie tak jakoś dziwnie ciągnie. Mam inną, lepszą, nowszą, dużo nowszą, młodą, tygodniową grę, która powinna mnie jarać straszliwie, a nie jara. Tak jak ta. A wolę grać w taki stary ramol staroć. Ja nie wiem, o co tu chodzi. Tamta mnie irytuje po prostu miejscami. Coś tylko, że jest ładna, piękna, młoda i cudowna. Jak ta jest jakaś taka dla mnie mega intrygująca. No to ja pójdę tych kości szukać po prostu. Albo gdzieś do baru, albo się łupić po prostu. I tyle w temacie. Zobaczmy, co ja tam mam jeszcze do zrobienia. To jest karta, której nie mogę chyba zdobyć, bo to jest szkoła chyba. Tam się nie mogę dostać na ten teren. No to co, to ja muszę wsiąść znowu w auto i męczyć się tymi podróżami i szukać i jeszcze raz szukać. O, tu jest kosteczka. To niedaleko nas. Musimy obrócić się, pójść pierwszą przyrzecznicę minąć, skręcić w lewo i potem na drugiej skręcić w prawo. Dobra, to już ja tam skopnę się z buta chyba. Ciebie szukałam. Hello? Dobra, zjedzmy. Thomas, have you ever eaten Emily's cooking? What? Hey, what exactly are you asking? I was just wondering what you thought of her cooking, that's all. You know, perhaps an unbiased opinion of one who is himself a fantastic chef. So how about it? Have you eaten her cooking? I have. Just once. And how was it? Well, that's not an easy question. Honesty is the best policy. How can I say this? Cut it out, Agent York. He's pleading the fifth. He has the right to remain silent.
Don't try and force him to say something. He has the right to an attorney. George, and what are you trying to say? Anything I say may be used in a court of law. Let's just let the topic of Emily's cooking go, okay? I can't do that, George. I want to know. I guess it's just my curiosity. So tell me, Thomas. Well, for lack of a better word, let's just say it's Amazon-style cooking. Ah, that was well said. I'm impressed. Oh, you were lacking words, were you? Tak. Let's get back to work. Zanim mówił. Ja też. No to troszkę się zintegrowałeś. Jest zmęczony. Może się prześpimy te 3 godziny, skoro nam kraszuje wszystko, co może. A, zła jestem. Co to? Sprawdź pogodę. Dobra, mam być pogoda piękna. Aha, nie tędy. Traf te drzwi. Okej, okay, czyli sobie poradziliśmy, tak? No. Ile czasu minęło? Bo to już tak długi jest odcinek, że podejrzewam, że teraz będzie koniec, jeżeli pogadam tylko z nim o tej godzinie, co trzeba. Tylko, że... kaszuje mi, kurde, przy tych kościach. I teraz pytanie, co? 13. O, jery. No i teraz tutaj skręcamy. To będzie mało to niszczyć, uwaga. Chyba o to chodzi w tej grze, żeby troszkę rozpierduchy zrobić, mogę gadać. The movie was the fourth sequel in a series that started in 1978. That's right, Zach. It was Superman 4, The Quest for Peace. Lex Luthor was back. It was played by Gene Hackman. That alone made it a must for all us fans. I don't remember much more about it, though. I'm sure there was more trivia about it. Still forget 4. Richard Donner directed 1 and 2. Now, those two were great movies. Christopher Reeve really shined as Superman. Actually, Zach, I've got a confession to make. Promise not to tell anyone because I'd be really embarrassed. Spoko mów. I actually like the first two Superman movies more than the first two Star Wars movies. Oh. I think John Williams did a better job with the theme song for Superman. But whenever I try to hum it, it always turns into the Star Wars song somewhere along the way. I know it's strange, Zach. I know. So, Zach, which Richard Donner film do you like the best? No need to hurry. Take some time and think it over. Przemyślę twoje pytanie. Ale że wolałeś Supermana od Gwiezdnych Wojen? Wiesz co? Wiesz w sumie. Dobra, spróbujemy to podnieść, ale jak znowu się skraszuje, to się po prostu pochlastam. Żebym mogła gdzieś zapisać, no tak blisko. Tu nie będzie blisko, no. Uwaga. Może jak cofnę. Cofnę. Okej. Cofnę po prostu film, nie o gadanie. On coś tam gada. Ja wolę, żeby nie gadał, a przynajmniej, żeby mi się nie skraszowało, nie? Taki jest mój kaprys taki. Dobra, jedziemy, wracamy do jakiegoś miejsca. Nie wiem, wrócimy się gdzieś, gdzie mogę się przespać chyba. Bo... albo faktycznie mogłabym... poświęcić ten czas na szukanie tych kości, ale to będzie poza nagraniem, tak więc się wyłączam. Okej, tu mamy jakąś rozmowę z Fioną w szpitalu. A. No, mogę kupić u niej parę rzeczy. Może taniej ma. Takie same ceny, kurde.
Ja chcę z nim pogadać jeszcze. Hey, Fiona. What are you reading today? A medical textbook. That's good. Keep studying like that, and I'm sure Usha will notice. Really? It would be great if he did. I've been studying a lot recently, and I bet I know more than you. Are you trying to challenge me here? I sure am. You want to take the challenge? Yeah. I can quiz you, you know. Sounds fun, Fiona. Okay, then. Here are the rules for this quiz. Answer 3 multiple choice questions correctly in a row, and you win. Bring it on. Then just let me know when you're ready to start. Ale na jaki temat? Na temat medycyny? Jak to uruchomić? Sprawdzimy. Tylko nie wiem, czy... Aha. A jak to wypróbować? Jak mam to nacisnąć? No chcę pogadać, chcę skwizować się. No, spróbujmy tego quizu jej. You want me to start the quiz? Get ready then. Question 1. Correct. But that was only the warm up. Here comes question 2. No. To. Correct again. But now time to bring out the big guns. Question 3. To jest schłodź wodą na wierzchu. Nie, nie zdejmuje się ubrania po oparzeniu. Trzeba najpierw schłodzić, tylko że to jest tak na... That can't be. Why? How? I thought those questions were pretty tough. I'm sorry, Fiona. Was it childish of me to answer them all correctly? No, but it's childish of you to stand there smiling like a winner. I hate to admit it, but you win, agent. Here, take this as a prize. Oh, co dostałam? O, jaką fajną kartę dostałam. Dobra, fajnie. Aw, man. I don't feel like studying anymore right now. Okej. Okay. To koniec. Nie będzie już quizu? To sobie zapiszę. Żeby nie było. Mogę jeszcze raz? Może jeszcze coś dasz. Dobra. Musi odpocząć. Ja bym chciała kartę dostać, wiesz, Ziuta? Tamtą tam, co leżała. Ale nie chcesz mi dać to. Chyba, że ta karta już jest... Moment, może ona znikła stamtąd teraz, jak ja zdobyłam u niej. Może to o to chodziło, tylko to było oznaczone dziwnie. Nie, ta karta dalej tam jest. No to ja już, kurde, nie mam pojęcia, która jest druga. Trzeba mnie... Gdzie ten samochód zostawiłam znowu? Czy mi już ten samochód ktoś podpierdzielił? Nie wierzę. Naprawdę. Tylko na chwilę jej samochód zajumali. No pa... Ja mam tam dylać hektary. Okej, dotarliśmy do tego domku i sobie pójdziemy spać teraz. Jest 13. 6 godzin to będzie 19.52. To nie śpi. 6 godzin, co ja z nim będę robić przez 3 godziny kolejne? Jakżeś mnie wystraszył! Chciałbyś coś zjeść, nie? To już sobie mam coś dla ciebie chyba gdzieś tu. Zaraz cię nakarmimy, coś tam mam do jedzenia. Mhm.
Mam tylko jedną? Już podniosłam. Ej, no bez jaj, podniosłam. Aha, nie zaliczyło mi tej jednej, bo mi wykraszowało. Kurde, dobra. Ej, jestem zniesmaczona. Masz ciasteczka. Masz cebulę. Zagryź cebulą. Dobra, teraz ci powinno starczyć. Dobra, starczy. Starczy, wchodzimy. Najadłeś się. Pierwszuję. Wychodzimy. Okej, to sobie wejdziemy tu. Może zobaczyć jakąś specjalność? Coś zjeść? Popytać? Pogadać jeszcze z Livią? Meet me in the backyard. You can get there from the parking lot. I'll wait for you there for an hour after we close up. Aha, czyli zamyka się o 21, bo taki przedział czasowy mam podany. Dobra. O, są dania. O! A tu? Zbieram przepisy. Fajnie. To może damy temu przepisy. Temu, co lubi gotować. Chociaż w sumie... Czy go to zainteresuje w ogóle? No przecież mam... A nie, dobra. A, ty mi dałeś zadanie, rozumiem, to są zadania, to że może znaleźć te kości, tak? Dobra, nie snuj się tu, klientów straszysz. Musimy znaleźć jakieś zajęcie ci na ten krótki czas, bo teraz pójdę spać, to prześpię spotkanie z nią. A tu nie byłam! Co to za miejsce jest? Kto tu ma taką willę? Ale takie śmieszne drzewa są trochę sztuczne, jak z planety innej. Można się tutaj włamać? W sensie zapukać? Mogłaby być willą bogacza, o ile by nie była taka creepy. Może być ekscentrycznego bogacza. Bo... Mogę tu iść. O, pieseł. Pieseł, weź mnie zaprowadź do... A, nie mogę. Pisełek, znajdź mi kostkę. Co? O, może tu, czekaj. Okej, znowu pod. Dalej minęło tam 5 minut. Możemy poobserwować sobie tutaj oto. Zach, I'm glad I don't need a warrant to search a doghouse. I czyli my szperamy tutaj teraz. W tym domku i znajdujemy kolejną rączkę. Looks like we've picked up a little bonus too. I'll have to give Willy something to make up for this another time. Piwo korzenne. Okej, snack for Willy. Okej. Dobra, quest jakiś chyba wykonaliśmy przypadkiem, bo tutaj zauważyłam, że coś tutaj sparkluję, zajrzałam, zrobiłam. Dziękuję, do widzenia. Teraz potrzebuję zapisać tę grę. Obsesja. Teraz, bo mogę wejść do tego, do baru. Wejdę do baru, zaraz może zapytam tego. Okej. Okay. Czyli mogę... Poczekaj. Samo się zacznie. Tak, zabrałam ci. Kosteczki. Willy. How are you doing, boy? Czyli upiliśmy psa piwem korzennym, tak? Dla psa to było piwo. Hey, Willy, wait! Where are you going? Jak start?
Poczekaj, pomału. Ile tego jest? No bez jaj. No ja pierdzielę, ja to już też życie spędzę przy tej grze. Dobra, wyjdźmy stąd. Mógłbyś wstać? Dziękuję. Ja chcę zapisać sobie grę, o ile to będzie możliwe. Chcę z nią pogadać, bo to prawdopodobnie będzie koniec podrozdziału, że tak powiem. I będę mogła spokojnie pójść spać. Czemu wy nie dajecie mi spać? Dobra, wsiadam do auta. I postanowiłam trochę pojeździć. Bo może się jakaś rozmowa ciekawa znowu odbędzie. O, jak fajnie! Światła! Oświetlenie, ja mam oświetlenie, ja nie mam oświetlenia, bez oświetlenia jeżdżę. Teraz jeżdżę z oświetleniem. I went to see every Richard Donner movie on the day they premiered. Chyba z wysoko świecą. Goonies, Lost Boys, no. The Lethal Weapon series, but my favorite has to be Lady Hawk. That was back in 1985, the same year as Goonies. Goonies było dobre. Both Rutger Hauer and Michelle Pfeiffer really shine in that one. But more than anything, it's the story setting that was really good. A love story about a cursed knight that changes into a wolf at night. And a cursed maiden that changes into a hawk during the day. Very romantic. Mm-hmm. Don't you think so, Zach? Mm-hmm. They can only be together at dusk, right between day and night. Together as humans for only a brief moment. Perfect setting for a fantasy movie. Hmm. I just had a thought, Zach. I really like those movies that have women changing into animals. Can you tell which movie I just remembered? That's right, Zach. With Nastasia Kinski in the lead role. Now that was a fantastic movie. But I better concentrate on driving. We'll finish this later. Zaskakujesz mnie trochę. Tak właściwie to zaczęło mnie zastanawiać, czy te krasze nie są winą tego, że on ma zarost. Może to coś powoduje w karcie graficznej, tylko że mi się podoba w tym zaroście. Nie wiem, chyba że to jest może też kwestia odcinka. Zobaczymy, jak w następnym odcinku będzie też tak kraszować, to go ogolę i zobaczymy, czy coś to zmieni. Ale jeszcze takiego czegoś nie grali, żeby zarost postaci powodował zawieszanie się gry, właściwie krasze, zamykanie się gry. Dobra, to ja to go zostawię po prostu. Będziemy czekać te 12 minut. No. On tutaj coś stwierdził, że należy do kogoś z załogi. Prawdopodobnie Nika, a to prawdopodobnie należy do Oliwii. Zapisane jest gra znowu, tylko że gdzieś tam dalej, nie? Jak zwykle. Okej. Okay. Wybiła godzina, ja w sumie muszę chyba się schować, bo to ona chciała porozmawiać ze mną, nie on. On jedzie, nie? To ja poczekam, on odjedzie sobie. A ona na mnie czeka, tak? Może zapisać, że grę sobie jeszcze raz. No, znowu skraszuję, to będę płakać. To ostatnio skraszowało się bez powodu, absolutnie. Po prostu to tak. Bo biegłam. Z tamtej strony znowu. Dobra. Sobie szybciutko zapiszę jeszcze raz. Jak tam wejdę i zacznie się animacja jakaś, to może być znowu. No, ej! Co to miało być?
tam. No tu i tu. No. No zapisz. Dobra. Dobra, jesteśmy uratowani. Teraz może crashować. Nie będę musiała się mordować. Jestem. Już biegnę. Tak, na pewno. A czemu akurat tutaj? Pewnie będzie zamordowana też. Przez tego Nika. Rotuję. Dobra. Well then, Olivia, talk to me. Yes. In the beginning, Nick only went to the gallery during the day. But he went so often, at some point he became friendly with Diane. They started going out drinking together, and now he doesn't come home until early morning. He always says that they were only drinking when I ask. He blames me for not being able to talk about Turner and Rembrandt. Which of course I can't, can I? So what can I say? Finally, I couldn't take it anymore. So I followed him. He did go to the bar, to start with. Diane was there too. But the real problem is where they go to next, right? So I waited outside the bar to see where they might go. And they eventually left the bar and headed for the art gallery. But it was already early morning, but it was still dark. Just before going inside, Diane turned around. It should have been too dark to see me, but I swear, her eyes looked right at me. He seemed to flash for a moment. I was so rattled that I left and went home. The next day, Anna was found dead. I didn't know what to do. I went to the gallery to talk with Diane about it, to confront her. Nie na policję. Once I was there, I couldn't find the courage to go through with it. Then I saw you there, and I just felt I had to go home. Mm-hmm. Nick has been seeing Diane every night recently. He just left for tonight, too. I really don't know what to do. York, we ought to take Nick in for questioning. Mm-hmm. No, not yet. This alone isn't enough. Emily chciałby gadać. Emily, answer me. This is Emily. Agent York is with me too. I've just received word from Thomas at the Sheriff's Department. Something has happened at Becky's house. He was called in by Quint, but he wasn't making any sense. We have no further details. I've sent Thomas over there. Can you go back him up? Yes, sir. One other thing. It sounded like he said raincoat killer. Oh, świetnie. This may well be related to the murder case. Take all due precautions. No! It couldn't be! Nick? Oh, please, no! What can I do? Nick! Oh, Olivia, Nick. Calm down. Emily, take care of Olivia. I'm heading over to Becky's. She lives in the big house over by the lake. Hurry! I just hope this isn't anything serious. Damn it, Zach. We may have screwed up during the investigation. Okej.
skończyliśmy kolejny rozdział epizodu. I to być tyle w tym odcinku. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. Pa, pa.